Co istotnego wydarzyło się w życiu naszej firmy, jakie ciekawe wątki poruszymy dziś w programie, zapraszam na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, oto najważniejsze tematy dzisiejszego programu. Branżowe targi, stacja paliw, produkty Orlen Oil na stacjach benzyna. Włocławek nie tylko koszykówką stoi. Międzynarodowe targi to wydarzenie organizowane w Warszawie przez Polską Izbę Paliw Płynnych. Od lat cieszy się wysoką renomą i przyciąga wystawców z kraju i z zagranicy. Nie mogło zatem zabraknąć tam także największego gracza krajowego rynku, czyli naszego koncernu. Stacja Paliw 2018 to miejsce prezentacji najnowocześniejszych trendów handlowych, technicznych i technologicznych oraz szeregu usług dodatkowych dostępnych na stacjach. Na targach można zatem zobaczyć oferty odmierzaczy i innych urządzeń służących do dystrybucji, magazynowania i transportu paliw, ale także szeroko pojętą infrastrukturę usług pozapaliwowych obejmujących w pierwszej mierze sklepy konweniencji, zaplecze hotelarsko-gastronomiczne, jak również strefę wypoczynku i relaksu dla odwiedzających stacje. W tym roku odbyła się jubileuszowa 25. edycja targów. W uroczystości otwarcia udział wziął m.in. Krzysztof Tchórzewski, minister energii, który mówił o przyszłości tradycyjnych stacji paliw, odnosząc się do działań, które już można zaobserwować na stacjach Orlen. Chciałbym, żeby ta sprzedaż tej energii elektrycznej odbywała się w tych samych punktach, w tych samych miejscach, gdzie odbywa się sprzedaż paliw, żeby to były, że tak powiem, urozmaicone, żebyśmy było widać. I tutaj chciałbym tym już podziękować, którzy już podjęli to ryzyko i instalują punkty ładowania. My chcemy dofinansować 20 tysięcy punktów ładowania w Polsce, żeby te punkty były dostępne. W trakcie forum dyskusyjnego Rynek Paliw Płynnych 2018 wybrane zagadnienia zostały wręczone statuetki Polskiej Izby Paliw Płynnych Złoty Oktan, honorujące laureatów wyróżniających się działalnością i twórczością przyczyniających się do rozwoju rynku paliw płynnych. Nasz koncern został nagrodzony w kategorii firma, której działalność wnosi korzystne zmiany na rynku paliwowym, a tym samym w całej gospodarce. PKN Orlen, wprowadzając, szanowni państwo, nowe usługi, nowe produkty na stacje paliw, głównie myśli o klientach. W ostatnim roku, czyli w roku 2018, wprowadziliśmy nowe paliwa Efekta. Są to nowe paliwa, które właśnie zmniejszają emisyjność, jeżeli chodzi o środowisko. Z tego powodu bardzo się cieszymy, bo to są paliwa, które również wpływają na żywotność silnika, ale również zmniejszają emisję do środowiska. PKN Orlen to nie tylko paliwa płynne, ale również bardzo mocno rozwijamy, wchodzimy w elektromobilność. To nie jest żadne zagrożenie, to jest wyzwanie i tak to wyzwanie traktujemy jako szansę na rozwój PKN Orlen, bo chciałbym też powiedzieć, że PKN Orlen to nie tylko paliwa płynne, ale również energia elektryczna. Łącznie produkujemy już około 6% energii elektrycznej, która jest zużywana w Polsce. Halina Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych, dziękując za wieloletnią współpracę, innowacyjność i wkład w rozwój nowoczesnego rynku paliw, wręczyła okolicznościowe statuetki firmom i przedsiębiorcom za wieloletnią obecność na targach, w tym także dla PKN Orlen. Jedną z istotniejszych kwestii dotyczącej spółek z naszej grupy kapitałowej jest budowanie wzajemnych powiązań biznesowych, współpraca i synergia działań w celu osiągania maksymalnych korzyści. Mamy kolejny przykład takiego przedsięwzięcia, tym razem chodzi o współpracę orlenowskich spółek z Polski i zagranicy. Spółka Orlen Oil, zajmująca się kompleksowo produkcją i dystrybucją środków smarnych, sprzedaje swoje produkty w Polsce i na 55 rynkach eksportowych, z kolei benzyna. Największa sieć stacji paliw w Czechach i część grupy Unipetrol właśnie wprowadza na rynek czeski nową gamę olejów Platinum Pro produkowanych przez spółkę Orlen Oil. Jednym z elementów wdrożenia synergii jest obecność olejów Platinum Pro na stacjach benzyny. Jest to sieć stacji na rynku czeskim, sieć stacji należących do grupy Orlen. Na 100 stacjach benzyny jest prowadzony w tym momencie pilotażowy program 3-miesięczny. Po okresie tych 3 miesięcy zostaną przeprowadzone odpowiednie analizy. Prawdopodobnie najpóźniej do 6 miesięcy na wszystkich stacjach benzyny zostaną wprowadzone oleje Platinum Pro. Linia Platinum Pro to bardzo nowoczesna linia,
którą Orlen Oil proponuje swoim odbiorcom. Warto dodać, że odbiorcom bardzo wymagającym. Linia Platinum Pro jest linią nowoczesnej technologii opartej na technologii Smart Formula oraz na podwójnej filtracji olejów. Unikalna technologia wydłuża żywotność silnika i zapewnia bezproblemową pracę nawet w niesprzyjających warunkach. Oleje silnikowe Platinum są dopuszczone do stosowania w silnikach wszystkich głównych producentów samochodów i są również uznawane w sporcie motorowym. Klienci mogą teraz kupić nową gamę platynowych olejów premium w litrowych opakowaniach konsumenckich na stacjach benzynowych. Benzina, seria produktów Platinum, obejmuje oleje do samochodów osobowych, pojazdów użytkowych, motocykli, łodzi, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, a także specjalistycznego sprzętu przemysłowego. O perspektywach rozwoju współpracy w zakresie dostaw ropy naftowej rozmawiali pracownicy PKN Orlen i Saudi Aramco z przedstawicielami jednego z czołowych globalnych producentów tego surowca. Spotkał się także prezes Orlenu Daniel Obajtek. W Katowicach zakończyła się 10. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wśród uczestników debat i paneli nie zabrakło przedstawicieli PKN Orlen. Więcej o wydarzeniu powiemy w relacji w kolejnym wydaniu naszego programu. Z okazji Dnia Świętego Floriana, patrona strażaków, zarząd Anwilu złożył życzenia pracownikom Zakładowej Straży Pożarnej w tej spółce. Podczas wizyty prezes zarządu Agnieszka Żero oraz członkowie Jarosław Ptaszyński i Jarosław Chmielewski życzyli tylu powrotów, co i wyjazdów. 11 dyscyplin do wyboru, w tym poza już dobrze znanymi biegiem na 6 km, wyścigiem rowerowym, pływaniem, żeglarstwem, kartingiem, piłką nożną, siatkówką halową, koszykówką, szachami, tenisem stołowym, możesz wystartować w nowej dyscyplinie sportowej – badmintonie. Zapisy do Orlen Olimpiady trwają. Wejdź na portal olimpiada.orlen.pl i wypełnij swoje zgłoszenie. Sportowa rywalizacja już 16 czerwca, zapisy trwają do 28 maja. Jeśli myślicie o Anwilu, to jaka dyscyplina sportu przychodzi Wam na myśl? No oczywiście, koszykówka. Ale pracownicy spółki postawili też na inną dyscyplinę zespołową i zachęcili mieszkańców Włocławka oraz pracowników innych firm do zagrania w siatkówkę. Organizacja Włocławskiej Branżowej Ligi Siatkówki Anvil Liga była możliwa dzięki wolontariackiej inicjatywie pracowników, którzy na realizację tego niecodziennego projektu otrzymali grant z programu wspierającego rozwój wolontariatu pracowniczego. Anvil pomaga Fundacji Anvil dla Włocławka. Inicjatywa Włocławskiej Ligi Siatkówki powstała od turnieju w Poznaniu, gdzie spotkaliśmy się z kolegami z Wiki, z Włocławka. No i stwierdziliśmy, że po cóż jeździć po Polsce, po turniejach, jak możemy stworzyć coś takiego w naszym rodzinnym mieście. No i tak po przyjeździe z tego turnieju zaczęliśmy kombinować, swoje gdzieś tam kontakty uruchamiać w swoich firmach. Okazało się, że najbardziej skuteczną w pomocy realizacji tego projektu była nasza firma Anvil i Fundacja Anvil dla Włocławka. No i tak to się potoczyło, że 9 zespołów wyraziło chęć, zagrało, świetnie się bawiło. Ukoronowaniem jest ten dzisiejszy finał. Pomysł na integrację środowiska osób pracujących w różnych firmach okazał się trafiony i do reaktywowanej po latach Miejskiej Ligi Siatkówki swój akces zgłosiło 9 reprezentacji zakładów pracy z Włocławka i okolic. Pomysł ligi jest świetny. Fajnie, że było przynajmniej na razie 9 zespołów. Mam nadzieję, że wzorem Ligi Koszykówki w Włocławku siatkówka również się rozwinie. Też będzie jeszcze więcej drużyn do grania, także i większa publiczność pewnie na trybunach. Z tego sobie wszyscy życzymy pewnie. 6 miesięcy trudnego grania, bardzo ciężkich treningów ze względu na to, że te drużyny tak naprawdę były wszystkie wyrównane. Tak? To, że my dzisiaj wygraliśmy, było tylko i wyłącznie bardzo ciężkim treningiem, ale też łudem szczęścia. W finale pierwszej edycji Anvil Ligi Włocławskiej Branżowej Ligi Siatkówki Anvil Team uległ reprezentacji BKS Ekomyjnia 1-3. Trzecie miejsce przypadło młodemu zespołowi Tęczy Topólka, który pokonał Orlen Serwis 3-0. Medale, puchary i nagrody wręczyli finalistom członek zarządu Anvil S.A. Jarosław Ptaszyński oraz prezes Fundacji Anvil dla Włocławka Małgorzata Kosińska. Piłkarze nożni Wisły Płock zagrali ostatni mecz przed własną publicznością w tym sezonie. Rezultat spotkania z Koroną Kielce dał powrót na 4. miejsce w tabeli Ekstraklasy, a o końcowym wyniku sezonu zadecyduje najbliższy weekend. Wynik meczu z poprzedniej kolejki był potwierdzeniem dobrej gry z Legią Warszawa. Co prawda potrzebne gospodarzom do mistrzowskiego tytułu punkty zostały przy Łazienkowskiej. Wisła przegrała 2-3, ale Płoczanie nie oddali tego zwycięstwa rywalom łatwo. Zdecydowanie z kolei łatwo było już w Płocku, do którego przyjechała kolejkę później Korona Kielce. 3-0 do przerwy, 4-1 po meczu i Płocka Wisła wciąż w walce o 4. miejsce i europejskie puchary. Fajne zwycięstwo na pożegnanie tego sezonu.
tutaj w Płocku, także wydaje mi się, że super. Wiadomo, że jeszcze mam jeden mecz na wyjeździe, ale cel, jaki sobie założyliśmy, zrobiliśmy, więc tylko się cieszyć. Przed gospodarzami ostatnia kolejka sezonu. Drużyna Jerzego Brzęczka jedzie do Białegostoku, który ma jeszcze szansę na mistrzostwo kraju. Jeśli Wisła wygra, pomoże Legii obronić mistrzostwo, a sobie zapewni eliminację Ligi Europy. To był ostatni temat w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny już za tydzień. Zapraszam. Do zobaczenia.